Witajcie, wracam do Was z nowym tutorialem, z projektem, który już jakiś czas temu poznaliście na mojej stronie. Przepiśnik w formie segregatora. Podczas pracy opowiem Wam, z jakiej okazji był wręczony i jaką specjalną pełnił funkcję. Ale najpierw zobaczmy, czego potrzebujemy do jego wykonania. Moją bazą jest segregator formatu A4. Jego okładka była dosyć śliska, dlatego musiałam najpierw nałożyć na niego podkład, żeby wszystko trzymało się tak, no, odpowiednio. Użyłam w tym celu nowego podkładu Bonding od Pentartu. Podkład ten jest naprawdę genialny. Jest biały, pięknie przyczepia się do powierzchni i świetnie kryje. Tutaj nałożyłam go już wcześniej i pokazuję Wam wyschnięty preparat. Nałożyłam go gąbeczką. Ma dosyć taki specyficzny zapach, ale nakładałam go również na szkło i metal i naprawdę no, świetnie się sprawdza. A co najważniejsze, jest odporny na wszelkie zarysowania. Przygotowałam sobie szablon oraz pastę pękającą od Stamperii. Nakładam tą pastę w niektórych miejscach, tak by w tle troszkę się więcej tak zadziało. Po wysuszeniu będzie widać spękania. Czas na koronki. Układam sobie kompozycję i doklejam ją na Heavy Body Gel, kładąc preparat pod koronką i na koronce. Następnie chwytam za moje wyciski z foremek, które już wcześniej sobie przygotowałam. Przygotowałam je wcześniej, bo jak są wyschnięte, to jednak trochę lepiej się przyklejają. Drzwi, które już pewnie dobrze znacie z poprzednich filmów, oraz ramka owalna, wróżka, kwiatki i listki. Wszystkie te elementy są wyciśnięte masą super lekką, która jest dostępna na stronie Sztuki Zdobienia. I jak zawsze muszę wspomnieć trochę o kompozycji. Jeden z najważniejszych elementów to dobrze skomponowana praca. A jaki jest sposób na dobrą kompozycję? Ćwiczyć, obserwować innych, obserwować obrazy, fotografie i znów ćwiczyć. Kto pracuje ze mną na warsztatach, przyzna, że z każdą kolejną pracą idzie zawsze coraz lepiej. Ok, wejdę teraz troszkę w papierowe elementy. To są tekturki, które dokleję także na Heavy Body Gel. Troszkę je sobie poprzecinam, a finalnie tekturki dodadzą takiej delikatnej elegancji całemu projektowi. Pamiętajcie, że przyklejamy je na Heavy Body Gel, który kładziemy pod tekturkę i na samą tekturkę od góry. Myślę, że to już czas na element zaskoczenia. W tym projekcie użyję papieru do scrapbookingu. Jest on dosyć wysokiej gramatury, więc tak do prac z dekupażem się niekoniecznie nadaje, ale w pracach mediowych można go genialnie wykorzystywać. To cudowny papier od Paper Heaven z kolekcji Na Jagody. Ma on wzory pięknych malin, paproci, więc świetnie nadaje się jako projekt przypiśnika. Mam powycinane poszczególne elementy i dokleję je sobie również na Heavy Body Gel. Zobaczcie, jak pięknie zagra nam ten papier. Jestem absolutnie zakochana w tej kolekcji. Naprawdę piękne malinki, jagódki, przepiękny jest ten papier. A zaraz wszystko dogramy tak, by cała kompozycja pięknie nam pasowała kolorystycznie do siebie. Użyję teraz gesso. Troszeczkę muszę moje wycinki z papieru scrapbookingowego rozjaśnić, ponieważ jest to dosyć intensywny kolor, więc przeciągnę je właśnie tym gesso, zarówno tak jak i elementy, które też kolorystycznie troszeczkę mi tutaj odstają.
Czas na kolorowanie. Wyciągam farby kredowe od pentartu, piękne pastelowe kolory, którymi można się tutaj naprawdę pobawić. I gesso z renesansu, którym będę troszkę rozjaśniać te kolorki. Niezbędne będą dla nas też mięciutkie pędzelki, którymi mogę swobodnie malować, robiąc akwarelowe plamy. Używam dosyć sporo wody, by kolory przenikały się przez siebie i tak wpływały mi we wszelkie zakamarki w foremkach. No dobra, wiem, że lubicie obserwować, jak nakładam kolory, no ale filmik troszeczkę muszę przyspieszyć. Wy sobie oglądajcie, a ja Wam opowiem, na jaką okazję jest ten segregator. W sierpniu moja szwagierka wychodziła za mąż. Mama mojego męża poddała świetny pomysł na prezent od wszystkich gości. Każda rodzina miała przesłać od siebie jeden lub kilka swoich ulubionych przepisów i w ten sposób uzbieraliśmy całą kolekcję przepisów na sałatki, koktajle, obiady i romantyczne kolacje. Wszystkie przepisy włożyłam do koszulek i zamknęłam w tym właśnie segregatorze. Młoda para była naprawdę wzruszona i ma pamiątkę na całe życie od wszystkich gości. No czy to nie wspaniały prezent? Ja jestem zachwycona i sama osobiście im zazdroszczę. I tak sobie nakładam poszczególne kolory. Pamiętajcie tylko, żeby w odstępach między kolorami podsuszyć sobie troszeczkę dany kolor, żeby nie zrobiło się tak zwane, jak ja to mówię, błotko. Błotko robi się wtedy, kiedy miesza się na przykład kolor różowy z zielonym, tak, i wychodzi nam kolor taki niekoniecznie ładny. Więc najlepiej sobie jest podsuszyć i nakładać wtedy kolejny kolor. Ale zachęcam Was też do takiej odwagi w tych kolorach, bo naprawdę tutaj można sobie stworzyć ciekawe też plamy kolorystyczne, więc naprawdę pójście troszeczkę wodzy wyobraźni i odważcie się tutaj śmiało popracować również z wodą. To nie jest, że gdzieś tam nam ta woda spłynie, tak, to wszystko jest zawsze jeszcze gdzieś do wytarcia, do odratowania. Pod koniec sięgam jeszcze po czarny kolor, żeby dodać trochę cienia i kontrastu. Nakładam go tuż przy foremkach. Oczywiście w asekuracji cały czas mam chusteczkę, żeby ewentualne jakieś dramaty szybko wytrzeć. Ok, tak teraz wygląda moja praca. Są tutaj odcienie różu, zieleni, troszeczkę czerni. A zaraz jeszcze wejdzie tutaj kolor turkusu. Ale zanim to nastąpi, użyję sobie gesso. Wyciągnę teraz szczecinowy pędzel. I chyba już wiecie, co będę robić, prawda? Przygotowuję sobie chusteczkę, a najlepiej jest przygotować sobie ręcznik papierowy. I zabieramy się do efektu suchego pędzla. Nadmiar farby omiatam na chusteczce i delikatnie omiatam tutaj elementy wypukłe. W ten sposób troszeczkę te elementy wychodzą mi do przodu. Więc myślę, że nadszedł czas na kolejny hit tej pracy, czyli farbę do robienia patyny. Użyję w tym celu też pędzelka szczeciniastego o sztywnym włosiu. Ten zestaw farb jest z pentartu. Możemy nim nadać troszeczkę starości, takiej właśnie retro patynki, aczkolwiek w tej mojej pracy może nie będzie to taka typowa starość, tylko po prostu taki nadam specyficzny charakter całej pracy. W zestawie farb tutaj macie cztery kolory turkusu plus odcień złota. Nakładając poszczególne kolory, tworzymy właśnie taki efekt patynki. To może być ten moment, kiedy stwierdzicie, że przesadziłam.
Nie, wszystko ma swój cel, wszystko jest pod kontrolą. Ponownie teraz sięgam po gesso i suchy pędzel i wszystko teraz tonuję i zobaczycie, będzie pięknie. Jeszcze odrobinkę, jeszcze troszeczkę tego suchego pędzla. Jego też daję trochę na pozostałe elementy papierowe. I zobaczcie, jak to wyszło. Prawda? Jest troszeczkę stonowane, a ta patyna gdzieś tam delikatnie się w tle nam pojawia. Widzicie? Jest super. Teraz napis. Pan młody jest niemieckojęzyczny, dlatego napisy musiały być polsko-niemieckie. Najlepiej jest wydrukować sobie napis na drukarce laserowej. Wtedy tusz nie będzie się rozmazywał. Ja mam atramentówkę, nie ma tragedii, chociaż zaraz zobaczycie. Przyklejam napisy na Heavy Body Gel. Jeśli pytacie o kartkę, to zwykły papier ksero, ale może być też to druknięte na grubszym papierze. Przykleiłam, no i jednak ten druk troszkę się rozmazał. Ale nie załamuję się, bo zaraz to mogę naprawić. Po wyschnięciu nałożę znów farby do patynowania i staram się ukryć te granice między tym segregatorem a samą kartką. Teraz czas na farbę kredową. Wydaje mi się, że to był chyba odcień biały krem. Nałożę ją na moją patynę i troszeczkę tej rozjaśnię cały wzór. Ok, ukryłam papier, ale teraz trochę schował nam się napis, więc wyciągam cienkopis. Słuchajcie, ten cienkopis to jest obowiązkowy produkt w Waszych niezbędnikach. Działam z nim w wielu pracach, nawet też skrapowych, więc polecam się w niego zaopatrzyć. To cienkopis kulkowy, pilot do kupienia w każdym papierniczym sklepie za około 10 zł. Poprawiam nim napis i nie mówcie mi, że to trudne. Poprawiam tylko sam napis. Teraz, oczywiście, na koniec pokropię sobie całą pracę. Te kropeczki dodały magii tej całej pracy. Jak Wam się podoba ten przepisnik? Fajnie jest łączyć scrap z mediami, prawda? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Czekam też na Wasze oczywiście przepisniki. A jeśli Wam się spodobało, to mile widziane będą kciuki w górę i subskrypcje. Jeszcze tutaj kilka zdjęć szczegółowych z tego projektu. No i mam nadzieję, że do następnego spotkania, oby szybko. Cześć, na razie, cześć.